Tutaj od razu protestuję, żebyśmy nie ograniczali jednak sztuki ulicy do plakatu, który z całym szacunkiem wychowałem się na polskiej szkole plakatu, ale no dzisiaj jest to pewnie bardzo dalej ważna część sztuki, natomiast no, odgrywająca chyba coraz mniejszą rolę w tym dyskursie, który się toczy w przestrzeni publicznej. Bo odpowiadając na Pana pytanie, to tu warto sobie tak prześledzić, jak to się działo ze sztuką w przestrzeni publicznej czy na ulicy, prawda? Taki pierwszy boom nastąpił początek lat 60., kiedy to były bardzo proste działania, wystawiano rzeźby na przykład, prawda, w miejscach publicznych. Mamy w Warszawie super tutaj szczątki tego jeszcze na Świerczewskiego. Dawne, prawda, że artyści tam stworzyli, to są bardzo dobre prace, ale to był właśnie taki charakterystyczny dla tego okresu i to było równolegle z rozwojem plakatu, bo wtedy rzeczywiście na ulicach pojawiały się dzieła sztuki. Potem nastąpiła tutaj pewna zmiana, że artyści działający w przestrzeni miejskiej zaczęli reagować na tą przestrzeń, znaczy najpierw jakby ją badali, i dopiero na nią odpowiadali swoim działaniem. To, co się w języku sztuki nazywa site specific, prawda? Czyli odpowiadam na to, co widzę, jaka jest potrzeba. Potem nastąpiła bardzo chyba tutaj ważna, taki przewrót można by powiedzieć, że sztuka zaczęła się bardzo wyraźnie włączać no, w działania społeczno-polityczne. I sztuka zaczęła, tu się mówi, teoretycy, którzy zajmują się sztuką ulicy, prawda, że sztuka zaczęła reprezentować interesy pewnych grup. To jest bardzo, bardzo najróżniejsze, bo to do dzisiaj mamy często. I taki chyba ostatni etap, który dzisiaj jest chyba najciekawszy, to jest taka, no, wejście w takie dosyć duże napięcie z tymi, którzy zawłaszczają przestrzeń miejską. Ponieważ my na naszych oczach, to dla Państwa to jest socjologów, szczególnie to jest chyba oczywiste, prawda? Ta przestrzeń miejska jest zawłaszczana przez polityków, przez biznes, a bardzo słabo przez obywateli i w związku z tym słabo przez sztukę. I tutaj jest bardzo taka silna potrzeba, żeby jakby zaznaczać, żeby sztuka, ta część sztuki oczywiście, bo to nie możemy generalizować, żeby jakby część sztuki zaznaczała swoją obecność w tej rozmowie, która się dzieje w przestrzeni miejskiej. I to, co takim odłamem tego, to jest to, czym ja się zajmowałem przez wiele lat w laboratorium i w Centrum Sztuki, to jest w ogóle wejście z działaniami twórczymi, partycypacyjnymi w przestrzeń miejską. Prawda, że przestrzeń miejska może być też miejscem przez działań takich angażujących, tych, z którymi pracujemy. Także to tak to wygląda. I to na takiej mapie są ciekawe losy plakatu. Bo to jest na początku, kiedy było łatwo, że tak powiem, niezależnie gdzie te plakaty wieszać. Teraz to trzeba mieć już bardzo poważną strategię. Nigdy nie było łatwo. No, ale było, to szło... Nie, było stosunkowo dużo łatwiej. Znaczy, myślę, dzisiaj że też nie jest łatwo. No, właśnie chcę powiedzieć, dzisiaj jest trudne. To znaczy, powiesić to może jeszcze pół biedy, ale żeby to w ogóle zadziałało, to jest problem, prawda? Że jest ilość taka ilość informacji dużych, agresywnych, za którymi stoją pieniądze, prawda, i tak dalej. I ten plakat raptem stał się takim niedużym znaczkiem w tej przestrzeni, prawda? To co się dzieje teraz. Zobaczcie, że pojawiły plakaty wielkoformatowe, tak. To już banery na budynkach, a kiedyś tego nie było. No kiedyś było parę takich słupów, tudzież takich tablic specjalnie do tego przygotowanych. Ale ja chciałem, w odniesieniu do lat 60., to chciałem zwrócić uwagę, że znaczy tak oceniając wszystkie dyscypliny sztuki, które miały miejsce w czasach tak zwanej komuny, no to żadna dyscyplina sztuki nie zafunkcjonowała w Polsce na taką szeroką skalę na całym świecie jak plakat. Akurat plakat był tak naprawdę przy okazji jedynym takim
jedyną taką dyscypliną, która wymykał się cenzurze, czy to nie wiem, z racji terminów, które goniły, żeby zrobić plakat do jakiegoś filmu, czy do teatru, czy może po prostu z brak zrozumienia cenzorów języka, którym się posługiwali artyści, no ale to była jedyna, przynajmniej tak to jest oceniane, ja to też dostrzegam, jedyna z dziedzin, która zafunkcjonowała między innymi na całym świecie, między innymi dlatego, że się wymykała tej cenzurze. No cykl produkcyjny rzeźby jest dużo bardziej prosty do skontrolowania. Obrazy, które można gdzieś wystawić, no musi ktoś to zaakceptować, a z plakatem, no terminy, które były, które musiały być podejmowane szybko, ten cykl produkcyjny jest właśnie krótki, no to jest sztuka, tak jak powiedział Pan Damasz, jest dla niecierpliwych. I ten efekt był, no zdarzały się też takie plakaty, tak jak zrobił, pamiętam, słynny plakat na 20-lecie cyrku polskiego, Rosław Szajno, 25 lat cyrku PRL. Dopiero po wymieszczeniu ktoś się zorientował, że to może być źle odczytane i plakaty przez żołnierzy były masowo zdejmowane z wydrukowaniem innego tytułu 25 lat sztuki cyrkowej w Polsce Ludowej. Tak było, ale pierwsze hasło było 25 lat cyrku PRL. I to właśnie jeden z przykładów, że to się wymykało po tej cenzurze, ale ten plakat już wisiał na mieście. Tego plakatu można wymienić jakieś gatunki sztuki, które ma swoje miejsce na ulicy? Wszystko, co robi artysta na ulicy, według pewnej definicji, jest sztuką. W związku z tym możemy wszystko tutaj, od bardzo silnych interwencji, prawda, poezję, no wszystko, co się dzieje w sztuce, pojawia się na ulicy, czy w przestrzeni publicznej, ale ja myślę, że tutaj może warto wprowadzić jeszcze jeden wątek, który nam to trochę może ułatwi rozszyfrowanie tego terminu, bo to niezależnie od zmian takich społecznych, ta zmiana nastąpiła w samej sztuce, ponieważ w którymś momencie sztuka bardzo wyraźnie zaczęła poszukiwać partnera. Znaczy sztuka już sama w sobie, sama dla siebie przestała wystarczyć. Zaczęła bardzo poważnie myśleć o odbiorcy. I to też o odbiorcy, który jest współuczestniczący. Czy potem się pojawiła, prawda, sztuka partycypacyjna, community art i tak dalej, które się rozgrywają w dużej mierze w przestrzeni miejskiej. Ale to wyrastało też z samej dynamiki sztuki. To prawda, no tak dochodziło do takich postaw, że byli artyści, którzy mówili praktycznie, na polskim gruncie mamy tu świetnego artystę i teoretyka Jana Świdlińskiego, który stworzył taką koncepcję sztuki kontekstualnej, prawda, który właściwie wyprzedził tak zwaną estetykę relacyjną, bo on bardzo wyraźnie mówił, że właściwie dzieło sztuki istnieje tylko w momencie, kiedy jest odbiorca, kiedy my dopełniamy je swoimi sensami, prawda? Więc to, że sztuka zaczęła wychodzić w tych najróżniejszych formach, na ulicę, wynikało też, że część artystów, bo to nie możemy to uogólniać, że część artystów poszukiwała właśnie kontaktu z odbiorcami, którzy współtworzyli sens tego dzieła. To podwójny komentarz. Z jednej strony też jako dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II, to kiedy słucham Państwa na temat sztuki ulicy, to rzeczywiście widzę, że dużo bardzo w Centrum Myśli Jana Pawła II zrobiliśmy. Bo z jednej strony robiliśmy murale, które dalej można obejrzeć na Mariańskiej koło Dworca Wschodniego, gdzie jest Jan Paweł II. Zrobiliśmy też kapliczkę. Chcieliśmy zobaczyć, czy artysta niewierzący będzie w stanie jakoś znieść się do sakrum i zrobić tą kapliczkę. Dla mnie to było ciekawe doświadczenie, że to jest bardzo trudne dla kogoś, kto próbuje, ale nie ma jakby właśnie tego zmysłu religijnego czy słuchu religijnego, jak mówił Max Weber, to trudno w ogóle właśnie dojść na tą drugą stronę. A to prowadzi mnie do innej wizji. I żeby spojrzeć na sztukę w długim trwaniu. Z jednej strony sztuka, ona tworzyła się na początku w zamknięciu. To było zamknięcie katedr i świątyń. To była ta sztuka, która miała zupełnie inny wymiar niż ten, o którym dzisiaj mówimy. I sztuka, która wychodziła na ulicę, to była ta sztuka, można powiedzieć, karnawałowa, która łamała normy, łamała tabu, przewracała świat do góry nogami. I to napięcie między sztuką, można powiedzieć, katedr, a z drugiej strony sztuką karnawału, sztuką ulicy,
ono jest zachowane też w naszych czasach, tylko następują różnego rodzaju przetasowania. Dla mnie ta sztuka, która jest transgresyjna, która właśnie przewraca świat na opak, często właśnie nie jest na ulicy, tylko wraca do galerii i tam jest traktowana właśnie z pewną taką pieczołowitością, tak jak się kiedyś traktowało dzieła sztuki sakralne. I to jest dla mnie bardzo ciekawe, że ten ruch takiego przekroczenia jest jednocześnie sakralizowany. Bo kiedyś karnawał był karnawałem, każdy mógł nazwać karnawał karnawałem, a dzisiaj ta sztuka, która jest właśnie transgresyjna, często nabiera takiej formy sakralnej, tak jak muzea są takimi sakralizowanymi świątyniami. I to jest jedno dla mnie. Ta sztuka ulicy, można powiedzieć, jest też często w galeriach, tylko my tego nie wiemy, że to jest sztuka ulicy, to jest ta sztuka transgresyjna. A z drugiej strony, i to się odwołam do Jana Pawła II, to jest dla mnie najpiękniejsza sztuka ulicy, jaka w ogóle w Polsce się zdarzyła. W roku 1987, kiedy spojrzycie na zdjęcia z Zaspy, akurat my musieliśmy zdjąć te zdjęcia, żeby tutaj gościć naszą wystawę, ale może pamiętacie Zaspę. To było byłe lotnisko, które było taką pustą przestrzenią wypełnioną przez bloki. I w roku 1987 do tej pustej przestrzeni Jan Paweł II wpłynął na pięknej Łodzi Piotrowej. I teraz te wszystkie bloki, nawet nie były ulice, tylko to był po prostu olbrzymi pusty plac, olbrzymie puste lotnisko, stały się raptem kolorowymi blokami. Bo właśnie ludzie dali tam różne napisy, transparenty, pojawiły się też grafiki, chociaż chyba nie wiem, czy wtedy tak się mówią na to, czy nie. I wtedy ta sztuka ulicy, ona się zamieniła w zupełnie inną sztukę. I wtedy, kiedy ja patrzę na to zdjęcie, to widzę, jak w tej pustce tego komistycznego świata Jan Paweł II tworzy świątynię. I tą świątynię, tą katedrę tworzą tutaj te bloki, które są, i te bloki są właśnie ścianami. I ta katedra jest nawet, można powiedzieć, jeszcze bardziej katedrą i ona jeszcze bardziej pokazuje, czym jest katedra, bo ona jest otwarta do góry. Ona nic jej nie ogranicza. No i tutaj znowu, tak jak powiedziałem, że czasami ta sztuka ulicy, ona idzie do galerii i tam udaje, że już jest sztuką sakralną, to tutaj mieliśmy sztukę sakralną, która wkracza w teren miasta i zamienia w to miasto w miasto Boże. I to coś takiego czasami mi się marzy, że w Polsce, przynajmniej właśnie na małą miarę chcielibyśmy, ja chciałbym robić tutaj też z Marcinem, żeby takie znaki właśnie tego, że ta sztuka ulicy może przetwarzać to miasto, które jest właśnie z gruntu sekularnym, właśnie transgresyjne, które się nie zajmuje tym, co jest najważniejsze, żeby właśnie dawać takie elementy miasta, które będą bardziej święte. I to taki cel nam przyświeca i mam nadzieję, że właśnie taka sztuka ulicy, która wydaje się transgresyjna, może zostać użyta do tego, żeby stworzyć właśnie taką piękną katedrę, albo małą katedrę, albo też małą kapliczkę. Bo pan się bardzo skupił na stronie wizualnej, sztuk wizualnych. Dzisiaj w sztukach wizualnych strona wizualna często jest mniej ważna. Celowo tu podkreślam pewien paradoks, prawda? Można szukać kontynuacji czy inspiracji myślą Jana Pawła, na przykład w sztuce spotkania. W części tego działania, na przykład, które myśmy praktykowali, to jakby główny sens, czy główny akcent, jest kładziony na spotkanie drugiego, prawda? Że to, co istotne, takie tischnerowskie, mocna inspiracja czy myślenie, ale tak to jest. To znaczy, że to, co się dzieje w spotkaniu drugiego człowieka. I miasto, prawda, oprócz tej strony wizualnej, o której pan mówił, prawda, może kreować takie sytuacje, my to nazywamy projektować sytuacje, w których właśnie następuje to spotkanie w takim głębszym tego słowa znaczeniu, a sztuka to podpowiada różne jeszcze strategie, no chociażby, nie wiem, strategie wymiany między ludźmi i tak dalej. Coś, co jest jakby sensem. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, która jest bardzo ciekawa, co jest pewnie znowuż pewnym paradoksem, w sztuce współczesnej, a szczególnie w początkach bardzo mi bliskich takich kontrkulturowych myśleniu, bardzo silne było jakby realizowanie jednak pewnego systemu wartości. Artyści z tego okresu, i dzisiaj wielu, ale wtedy nam się dobrze była rebelia i obrazobójcze działania,
Natomiast to za tym stało bardzo silna potrzeba realizowania, poszukiwania tych podstawowych wielkich wartości, o których też, to jest najciekawsze dla mnie na przykład w myśleniu papieża o sztuce, to jest to podkreślanie na całej aksjologii najkrócej mówiąc, prawda? I to jest też, to jest to ciekawe, jak sztuka dzisiaj może do tego systemu jakby wracać. W teatrze kiedyś, lata 70., 60., 70., no jeszcze 80., w tym teatrze poszukującym, alternatywnym i tak dalej, w poezji, poeci nowej fali mówili, my nie chcemy być poetyccy, my chcemy być aktualni i stawać po stronie wartości, prawda, reagować na to, co się dzieje. Znaczy, to są te wątki, które są bardzo fajnie już przetarte, tylko często my tego nie rozumiemy, często no, zewnętrzno różne to można powiedzieć, to nie jest dyskusja. My jesteśmy zero-jedynkowi obecnie. Tak, prawda, i tak dalej. Natomiast to, że to się realizuje, że taka na różnych płaszczyznach, prawda, że sztuka to nie jest tylko, nie wiem, strona wizualna. To tylko dodam, że to w 100% się zgadzam, że ta sztuka, jak mówimy o sztuce karnawału, właśnie takiego świecie na opak, nie jest tylko ta sprawa wizualna, ale to jest, można powiedzieć, przede wszystkim działanie. Działanie, które ja nazwałbym właśnie rytualne. Gdyby to może kwestia relacji właśnie ze sztuką uliczną, a galeryjną, instytucyjną. Na czym to polega? Padło, że artyści wyszli na ulicę, bo zabrakło im odbiorców. Też jest trochę tak, że duża część społeczeństwa jest trochę wykluczona ze sztuki, bo właśnie jest ona umieszczona w galeriach, instytucjach, w pewnych środowiskach. To też sztuka ulicy może na te dwie kwestie jakoś odpowiedzieć. I też jeszcze takie to pytanie, czy może być jakieś pełnowartościowości właśnie sztuki? Czy to, co się dzieje ze sztuką, to, co artyści robią na ulicy, jest tak pełnowartościowe, jest taką sztuką, jak jest w galeriach, instytucjach? Absolutnie tak. Znaczy ja sobie nie mam żadnej wątpliwości, natomiast chcę tylko powiedzieć. Tu jest bardzo ważna taka sprawa, że, bo to trzeba sobie powiedzieć, bo z jednej strony sztuka, że tak powiem, wyszła z instytucji na przestrzeń publiczną, z instytucji ona wyszła. Dopiero później zaczęły pojawiać się, no nie wiem, różne małe instytucje, NGO-sy i tak dalej, które nie mają własnej sal wystawowych i tak dalej, ale to jest ciekawe, jak to się w ogóle działo, prawda? Natomiast to jest coś takiego, no to fachowo, jak my mówimy o muzeum czy o galerii, mówimy o tym białym sześcianie, no to jest taka silna potrzeba, która już dawno się pojawiła, prawda? Rozbicia tego białego sześcianu i wyjścia poza tę przestrzeń. Na Zamku Jazdelat istniała taka praca tekstowa amerykańskiego artysty Lawrence'a Weinera. To jest bardzo znakomity artysta, który działa tekstem w przestrzeni publicznej. I on umieścił, on projektuje dla różnych budowli na świecie specjalne teksty, które jakby na tą budowlę czy na jej funkcję od razu zaczynamy inaczej patrzeć. I on na zamku, dla zamku zaprojektował ten napis, przed wiele lat funkcjonował taki tekst. O wiele rzeczy za dużo, żeby zmieścić w tak małym pudełku. No rzeczywiście, za wiele rzeczy za dużo dzieje się dzisiaj w sztuce, prawda? Już tak przekładając to wprost, prawda? Żebyśmy za wszelką cenę to wpychali do galerii. To nie ma takiego powodu, prawda? Natomiast galeria jako ten, kto organizuje tego typu działania, który tworzy miejsce, z którego to promieniuje w przestrzeni publicznej, to są zadania, które się dla tego rodzaju miejsc dawno pojawiły. No, tacy artyści, chociażby jak Jenny Holzer, prawda, która wprowadza tekst właśnie w przestrzeń publiczną, te działania z truizmami i tak dalej. Tutaj, bo pan o to trochę pytał, to są dowody na to, że ta sztuka w przestrzeni miejskiej może też być refleksyjna, prawda? Bo my takie często mamy, czy wyczuwamy takie niebezpieczeństwo, że sztuka w przestrzeni publicznej to jest bardziej taka ludyczna, czy płytka, czy... To nieprawda, bo to są chociażby Weinera, czy Holzer, można tu wymieniać dziesiątki artystów, prawda?
no, Bodiczko przecież, te jego działania takie polityczne, prawda, przestrzenia na budynkach publicznych i tak dalej, to pokazywało to i to pokazuje nam, prawda, że ta sztuka jest tak samo głęboko odbierana, prawda? Zmienia się sposób odbioru oczywiście, bo to są też różne tam techniczne sprawy, ile to może trwać, tak, że nie musimy się wybierać, to są różne inne, ale to się zmienia pozycja widza cały czas, prawda? To jest też bardzo ciekawe zjawisko, prawda? Że żeby obcować ze sztuką, nie musimy iść do galerii. No, jeżeli chodzi o mnie, to czasami są to takie plakaty, które udało mi się zrobić, które wycześć do galerii. Można czasami kupić gazetę, a czasami włączyć telewizor, na przykład Rasia Adin i są pokazywane moje plakaty, no proszę bardzo. Pan wspominał o tym, że galeria jakoś jest tam z Ferasakiem też. Czy na ulicy to też właśnie widać? Oprócz tego na Pawła II na przykład i waszych... Właśnie tą sferę sakrum też mi się trudno w ogóle na ulicy skonstruować, dlatego że sfera sakrum wymaga, mówiąc brutalnie, przesadzając, nudy. W takim sensie, że tutaj musimy jakoś wyjść poza bieg, poza jakieś takie nieumiejętność skupienia, tylko musimy właśnie zacząć umieć się nudzić i w tej nudzie się odnaleźć. Dlatego można powiedzieć, ten cały kontekst, który towarzyszy ulicy, on nie sprzyja odbiorowi sztuki pogłębionemu, tak jak myśmy patrzyli na komórkę. Też to nie sprzyja takiemu odbiorowi pogłębionemu sztuki. Pamiętam, że kiedyś też zrobiliśmy taką akcję To przemijanie ma sens. Tam jest właśnie Jan Paweł II, taki plakat w Warszawie kupiliśmy lata temu, że właśnie jest Jan Paweł II trwa, a wszyscy tak mijają go bardzo szybko. Dla mnie to było właśnie takie dobre zbicie tego elementu właśnie powolności, uważności i właśnie poszukiwania czegoś więcej z tym pędem. I wtedy, kiedy by się sztuce ulicy udało zatrzymać ludzi, to wtedy powiedział, że wtedy ona ma szansę wejść właśnie w tą drugą stronę, żeby być tą sztuką sakralną. Dlatego tak jak mówię o tej sztuce z 1987 roku na Gdańskiej Zaspie. No właśnie to był ten moment, kiedy po prostu wszyscy się zgromadzili w jednym miejscu, prawda, i zostali wykorzystani, można powiedzieć, albo sami się wykorzystali, albo ktoś się wykorzystał, oni się stali instrumentem właśnie jakiejś jednej wielkiej liturgii. I to zawsze będzie to napięcie między jednym i drugim, dlatego takie wrażenie sakralności w muzeach, które jest tworzone, to ono jest właśnie tworzone poprzez też to, że to są właśnie zamknięte przestrzenie, gdzie się chodzi, prawda, z pewną nieśmiałością, patrzy się na kapłanów, którzy tutaj są akurat nie zawsze kapłanami, tylko po prostu cieciami, którzy patrzą nam na ręce. I to sprawia, że my tam się zaczynamy inaczej zachowywać. Tam gra światła, cienia. Są też takie prace, które pokazują, że muzeum tworzy, przynajmniej kiedyś, że tworzyło, tak jak Kościół tworzy obywateli Królestwa Bożego, tak muzea często tworzyły po prostu obywateli danego państwa. Też w związku z tym towarzyszyło im pewnego rodzaju rytuał, podobny jak ten rytuał liturgiczny w Kościele. Także tak czy inaczej powiedziałbym, że najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o tworzenie tej sztuki, która może mieć wymiar sakralny, czy wymiar miłości, tak można też powiedzieć, to jest umiejętność zatrzymania widza. I właśnie jak Pan mówi, czy tej sztuce się udaje zatrzymać widza, to wtedy jest ten moment szansy. Widzicie, do artystów Jan Paweł II napisał: w twórczości artystycznej człowiek bardziej niż w jakikolwiek inny sposób objawia się jako obraz Boży i wypełnia to zadanie przede wszystkim kształtując wspaniałą materię własnego człowieczeństwa, a z kolei także sprawując twórczą władzę nad otaczającym go światem. Czyli tutaj wydaje się, że właśnie ten udział człowieka w sztuce, człowiek odkrywający w sobie artystę i realizujący się właśnie tak, dopiero wtedy staje się w pełni człowiekiem, wtedy odkrywa swoje pełne człowieczeństwo. I właśnie czy sztuka ulicy jakoś nie uśmiela ludzi do tego, że mogą dostrzec to, że mogą siebie też ukazywać, mogą przez jakieś
jakieś twórcze działanie, pokazywać piękne światło. Czy sztuka, która wychodzi właśnie na ulicę, nie sprawia, że ludzie mogą w pełni siebie odkrywać jakoś? No, różnie można na to spoglądać. W przestrzeni publicznej dzieją się różne rzeczy. Ja na to patrzę osobiście w ten sposób i dostrzegam jak gdyby pewien komunikat, który wypływa pod podstawowe przesłanie, które ja czytam, staram się czytać, czy to jest to, czy to jest sztuka, która coś buduje, konstruuje, czy wprost przeciwnie dewastuje i niszczy. To jest podstawowe rozróżnienie, więc w przestrzeni publicznej, czy ostatnio są rzeczy te pozytywne, te konstruktywne, wspierające, budujące, czy te dewastacyjne. No, ulica albo czasami coś przed teatrem, dzieje się coś takiego właśnie, co prowokuje do tego, żeby zniszczyć. No tutaj właśnie panowie są związani ze sztuką, ja jestem niezwiązany ze sztuką, ale poznaję tą sztukę poprzez Karola Wojtyłę, też organizując festiwale. I to mnie fascynuje w artystach, że jest tam jakieś poszukiwanie. Teraz to pytanie, czy to poszukiwanie jest zawsze tym boskim poszukiwaniem, czy nie? Czy właśnie jest jakimś innym poszukiwaniem? Bo to, co mówi Jan Paweł II, to jest coś takiego, że artysta tworzy tak jak Bóg ex nihilo. Może siebie stworzyć ex nihilo, czy właśnie da on tym stwórca-twórca. Tak? Czyli że twórca jest zarazem stwórcą, czyli tak jak Bóg jest w stanie stworzyć coś, czego nie było, ale też jest w stanie tworzyć, można powiedzieć, siebie. I to z jednej strony, i tutaj oczywiście, to jest bardzo blisko jest miłość Jana Pawła II, z drugiej strony, tu sam liście on pisze o tym, że nawet w tych odmętach ciemności czy mroku artysta też może jakoś siebie budować, jeśli ma jakąś nadzieję. No i czasami mam takie poczucie, że to u Gombrowicza jest coś takiego, że człowiek jest taki trochę gdzieś tam rozluźniony, poluźniony. Że łatwo jak pójdzie w jakąś stronę, łatwo tam mu dalej, coraz dalej pójść. Może pójść w związku z tym właśnie w jakąś stronę tej boskości budowania, ale z drugiej strony też powiedziałem, że też wielcy twórcy są właśnie nie tylko widzą tą boską czy twórczą rzecz, twórczą stronę rzeczywistości, ale też jakoś tak poluźniając siebie, rozluźniając, nie panując na siebie na co do końca, idą gdzieś takie na bardziej mroczne sfery. Ja się martwię wtedy, jeśli to jest tylko skandal, bo to można powiedzieć, że nie mam wtedy mroku dla tego, że jeśli ja jestem, obliczam swoje działanie na jakiś skandal, to można powiedzieć, że od razu w tym miejscu to też jest zabawa. To jest tylko marketing, nie? To jest ta ekonomia, o której mówiliśmy, że ta walka po prostu z karnawałem, czy walka ekonomii ze sztuką jest już wygrana od razu przez marketing, który właśnie się taką logiką skandalu kieruje. Ale jeśli właśnie jakiś tam artysta rzeczywiście wchodzi w ten mrok, no to mnie bardzo fascynuje, czy on jest w stanie gdzieś tam wyjść z tego mroku. I czasami jest w stanie. Ale jak przejść od tego właśnie takiego jakiegoś upadku i poszukiwania i jakiegoś takiego opętania do tego budowania, to jest dla mnie największa zagadka. I to chyba jest najpiękniejsze, że wtedy możemy mówić, że człowiek może się zbudować, tak jak tutaj w tym cytacie, który pan podał, że może się zbudować właśnie jako człowiek w tym momencie przejścia od ciemności do jasności. Ja bym nazwał ten moment nawrócenie. To nawrócenie u artystów mnie najbardziej fascynuje. Ono jest łatwiej do odnalezienia może w wielkich pisarzach, ale też jestem ciekaw, czy w wielkich twórcach wizualnych, czy też taki moment właśnie przejścia od ciemności do jasności jest. Ostatnio byłem w Ashmolean w Oxfordzie i właśnie był tam Francis Bacon i się zastanawiałem, czy nie mam wątpliwości, że to był człowiek, który właśnie nie był obliczony na skandal, tylko gdzieś tam wchodzi ten swój mrok, ale czy właśnie było u niego jakiś taki element nawrócenia i odbudowy. Tego nie wiem, to jest pytanie raczej tutaj do panów. A sztuka, jak sama nazwa wskazuje, to jest pewien proces, to jest pewne tworzenie czegoś. Proces twórczy ma coś na celu coś stworzyć. Jeżeli proces nie jest obliczony na tworzenie, tylko na dewastację, to nie jest sztuką, bo to jest po prostu dewastacja. Właśnie w tym wątku jest tak, że w teatrze, w galerii sztuka jest jakby zamknięta dla tych, którzy chcą ją zobaczyć. Się pofatykują, pójdą, obejrzą spektakl, wystawę. Sztuka na ulicy jest
dla każdego. Gdzie tutaj, no właśnie ta wolność, gdzie, na ile artysta może sobie pozwolić, bo różne rzeczy też widzimy, czy artystyczne, czy nieartystyczne, bo też takie, to ja też może powiedzieć, że są przejawy sztuki artystycznej, czy sztuki w ogóle, czy jakieś, na przykład kapeningi takie narodowców, gdzie wieszają polityków, albo graffiti z powieszoną szubienicą. Ale to zobaczcie, jakie jest podobne jeden do drugiego. Tak. Ale właśnie narodowcy powiesili kupę jakiegoś polityka, a z drugiej strony został powieszony Jan Paweł II. To po prostu pokazuje, jak bardzo to jest podobne do siebie. Jak napięcia, jakie są. Ale sądzę, jakie jest podobne, że forma jest... Tak, czy właśnie ostatnie malunki przy Kuriach obok Warszawie, albo wczoraj w Częstochowie na Marszu Równości orzeł na tęczowym tle też się pojawiła afera dookoła tego. Właśnie, czy jest jakaś granica, której nie można przekroczyć w takim pokazywaniu siebie, myśli w przestrzeni publicznej? No ta granica, jakby każdy artysta powinien wewnętrznie sobie ustalić taką granicę. Jeżeli jest osobą odpowiedzialną i interesuje go jakiś przekaz, który właśnie, tak jak ja mówię, to co mi zależy na tym, żeby ten przekaz był konstruktywny, żeby on był w celach budowania, a nie dewastacji, no to każdy artysta takie ograniczenia sobie, znaczy to formalne, no jakieś muszą być po prostu, bo w tym momencie, czyli artysta nie będzie miał jakichś ograniczeń, bo się rozpłynie, rozmarzy się ze swoim przekazem. Aczkolwiek uważam, że każdy powinien przekraczać pewne granice, tylko jest pewna jakaś taka granica, nie wiem, która jest wewnętrzna, nie wiem, może jakiś horyzont, który znaczy uważam, że taką granicą jest po prostu coś takiego, żeby ludziom nie, żeby to, co się robi, ludzi nie krzywdziło. Przynajmniej jeśli chodzi o to, co ja robię, po prostu nie chciałbym nikogo skrzywdzić tym, co robię. Może to jest dużo ograniczenie, ale moim zdaniem to jest podstawowa sprawa. Jeszcze tak, do poprzedniego wątku jedno zdanie, do takiego niszczenia czy destrukcji. No to tylko tu na bardzo takim dużym poziomie ogólności, znaczy w słowo twórczość, jeżeli się sięgniemy do źródła słowa, do źródła w sanskrycie to, i przetłumaczymy, to znaczy to brzmi rozstworzenie, to znaczy warunkiem tworzenia jest w ogóle pewna destrukcja. Znaczy nie da się tworzyć nowej rzeczy, prawda, bez jakiegoś rozłożenia tej konstrukcji, moglibyśmy powiedzieć takim dzisiejszym językiem bardziej, prawda? Znaczy ja mówię o procesach, głębokich procesach twórczych, ja nie mówię o dewastacjach, żeby to było jasne, znaczy, że w proces twórczy, w sztukę jest wpisane coś takiego jak no, spór z tym, co było do tej pory i ten spór może być czasami bardzo ostry. I to dla mnie to, znaczy myślę, że to jest w ogóle warunek twórczości. Natomiast jeżeli chodzi o granice sztuki, to znaczy jeżeli mówimy o sztuce, bo na razie panowie powymienialiście różne wydarzenia, które to, że się dzieją na ulicy, no nie wiem, znaczy ja bym tu, dla mnie nie jest to sztuka, więc dlatego nie. Natomiast myślę, że sztuka nie ma granic. Znaczy sztuka jest takim, i artysta jest sam sobie ustanawia pewien świat i pewien porządek. Prawda? Ten porządek, bo to trochę do tego, co pan dotknął, bardzo ciekawy wątek, ten porządek może być bardzo mroczny. Może łączyć się z upadkiem, z dotknięciem jakichś najczarniejszych zakamarków naszej duszy. Prawda? Ale właśnie po to jest sztuka. My nie wiemy, z czego sztuka wyrasta, z jakich przeżyć tak naprawdę. Ja mówię bardzo generalnie, ale z jakiej traumy czasem. Prawda? To nie jest tak, że sztuka wyrasta tylko z jakiejś bardzo super iluminacji i bardzo dobrej energii. Te wielcy artyści, też współcześni, jak się głębiej, prawda, wczytać, bo znowu jest bardzo ważna biografia, to jest tak, myśmy się w czasach marksizmu myśmy się odcinali od takiego tłumaczenia dzieła przez biografię, teraz jakby wróciliśmy do tego, prawda.
jak dramatyczne są losy i wysiłki artystów, prawda, żeby osiągnąć w sensie artystycznym to, co osiągają, nie w sensie tam komercyjnym. Także ja kiedyś zostałem poproszony o napisanie tekstu na jakąś konferencję o radości tworzenia. I byłem właściwie już bliski odmówienia. Byłem bezradny. Bo doszedłem, to jest jakiś wymysł, że to radość tworzenia. No to jest w ogóle... I zacząłem... Zdarza się. Zdarza się. Mało, ma wielka radość, nawet się zdarza. To jest i przed, i po, i w trakcie. Zgadzamy się. To... Czasami trzeba robić terminy. Ale... I jak zacząłem czytać i szukać, to najbliższy mi się okazał wątek, że taki mocno psychologiczny koncept. Znaczy wielka radość się bierze tak naprawdę tylko z innego, z przezwyciężenia rozpaczy. To znaczy, jeżeli artysta ma nam dać jakiś przekaz pozytywny, to może to zrobić prawdopodobnie przezwyciężając własną rozpacz, własną samotność, własny upadek, własne wszystko. Znaczy, pracując. Strach. I tak dalej. To jest ta tajemnica sztuki. Znaczy, to trochę żeśmy się tak upominali, jeżeli gdzieś się zbliżamy, to myślę, że gdzieś tutaj się ocieramy do jakąś tajemnicę, prawda? A to jest fascynujące, to znaczy, prawda? Tak naprawdę do czego nam jest potrzebna sztuka i do czego jest potrzebna artyści, bo to jest to pytanie trochę, prawda? Mi tutaj najbliższy, bo to ten wątek już kończę, to jest też bardzo silny u Tischnera, który o twórczości bardzo dużo pisał. Na przykład jeden z jego wątków jest taki, to prawie cytuję, prawda, że jeżeli artysta jest samotny, czuje się samotny na świecie, to cała jego twórczość ma przekonać jego i innych, że tą samotność można pokonać. Czyli znowu to jest to samo, znaczy jakby uporanie się z własnymi demonami. Prawda? Czyli to jest bardzo, zresztą Tischner chyba, to pan wie lepiej, miał ogromny wpływ na myśli Jana Pawła właśnie w tych wątkach społeczny, o takich i artystycznych przecież, prawda? Już nie powiem, że pisał niektóre teksty, ale to przyjaźnili się i tą myśl się czuje. Znaczy to jest gdzieś od Lewinasa i tak dalej. To są bardzo ciekawe wątki w myśleniu o twórczości. Bo się zastanawiam, bo mi się bardzo podoba, jest mi takiego, co jest za tym, że powiedzi, że nie ma żadnych granic artysta, ale później wzbudzi się we mnie taka refleksja, że być może nie ma żadnych granic, ale na pewno artysta powinien wziąć pod uwagę konsekwencje i przyjąć te konsekwencje. I że nie udawać, że nie ma tych konsekwencji. Czyli że w momencie, kiedy rzeczywiście narusza jakiś sakrum i obraża ludzi, no to wtedy dobrze, idę do sądu, a nie kryje się za wolnością sztuki. Ale z drugiej strony chcę powiedzieć, że wtedy jest jeszcze jest drugi i że też artysta musi wziąć to pod uwagę, no, że biorę konsekwencje własne. Mhm. Więc chodzi mi o to, żeby artysta też umiał dostrzec tego, czy bierze właśnie, czy są jakieś konsekwencje dla jego własnego życia. Jeśli są te konsekwencje dla jego życia, to wtedy powiedział, że to jest dobrze, że to jest prawdziwy artysta, który nie działa w jakiejś innej sferze, w jakiejś innej logice, prawda? Czyli logice skandalu, logice zarabiania pieniędzy, logice właśnie zdobywania poklasku w politycznie poprawnych kręgach. A dlatego też się pytam, czy są te, bo ja też nie znam dobrze tych artystów współczesnych. Dla mnie dobrym przykładem był Daniel Rycharski, prawda? Ten właśnie też, co później polskości, ten krzyż, który on zrobił z drzewa osoby, która się powiesiła, homoseksualna, która się powiesiła na tym drzewie. To dla mnie, też mu to powiedziałem, też nie mogę to powtórzyć, dla mnie to było coś takiego, że pomyślałbym sobie, że to jest łatwa w sumie sztuka, bo wiemy, jak wygląda po pole sztuki, jak ono wygląda, więc pokazanie właśnie z jednej strony wejście w ten taki dyskurs właśnie emancypacyjny, genderowy, można powiedzieć, będzie artystę jakby naturalnie czyniło jego pozycję silną, a jeszcze do tego krzyż, to ono będzie jeszcze będzie silniejsze. I mówię, że to dla mnie nie robi to na mnie żadnego wrażenia, bo widzę, że jestem w stanie to zrobić taką redukcję socjologiczną.
że jeśli byłbym artystą, to prawdopodobnie właśnie pewno tego typu, pomyślałem, że tego typu dzieło przyniesie mi jakiegoś typu korzyści. Ale panie to trochę może manipulacją. No mi się wydaje, że tam nie skończę, tylko już skończę. Ale i właśnie w wywiadzie z tobą, chyba dobrze pamiętam, prawda? I on mówi, że właśnie, że praca nad tego typu dziełem, ona sprawiła, że on zaczął inaczej podchodzić do siebie. Że też inaczej zaczął podchodzić do swojej własnej seksualności. W takim sensie takie miałem poczucie, że on przeszedł właśnie, nie wiem czy stał się ascetą, ale że inaczej właśnie zaczął podchodzić do siebie jako do homoseksualisty. I powiedział, okej, no to jest ten moment właśnie przejścia, że artysta pracuje mocno nad sobą, że jeśli artysta nie ponosi konsekwencji i że sztuka nie wpływa na to, kim on jest, jaka jest jego dusza, to wtedy dla mnie jest żadna sztuka. I więc właśnie dlatego to jest raczej moje pytanie do was, Krzysztof. On postawił bardzo ważne pytanie religijne. Znaczy, czym jest dzisiaj krzyż? Niezależnie czy dla artysty, czy dla człowieka. To było jego autentyczne zmaganie, jego. Tak, jego. To. I to jest, znaczy tu nie ma żadnej manipulacji i żadnego nastawienia na cele zewnętrzne. Znaczy to był jego proces. I to ja lubię w takich sytuacjach przywoływać taką definicję najkrótszą, ale genialną mojego przyjaciela, znakomitego psychologa, zorientowanego na proces, który mówił, terapia nie jest o czymś, tylko terapia jest czymś. I teraz tak samo ten proces Rycharskiego. To nie był proces o czymś. To nie było o krzyżu. To był jego krzyż. I w tym znaczeniu mnie to absolutnie przekonuje. To znaczy, ja nie czuję tu żadnego naruszenia, bo on ma prawo do swojego zmagania, do swojej drogi, prawda, ze swoim krzyżem.